Dajcie, bez zbędnego przedłużania pokażę wam, jak zainstalować ROM CloudiFlex, który jest portowany z LG GFlexa. Według użytkowników, ja chciałem ogólnie zrobić filmik o tym, jak zainstalować RayGlobe Flexa, ale według opinii użytkowników właśnie to CloudiFlex jest tym najlepszym flexowym ROMem. Moim zdaniem wygląda on paskudnie. No, w każdym razie jest duże zainteresowanie właśnie tymi flexowymi ROMami. Ja osobiście nie bardzo to rozumiem, ale jeżeli macie ochotę na taki ROM, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Więc teraz tak, to są właśnie screenshoty tego Cloudiego i ta czarna obwódka obok, no, około tych ikon jest po prostu fenomenalnie brzydka moim zdaniem, no ale dobra. W każdym razie wchodzimy w tego linka, który jest na samym dole. W chwili obecnej jest to wersja 1.1 CloudiFlexa. Ludzie mówią, że bardzo ładnie na nim trzyma bateria i tak dalej, i tak dalej. No i widzicie Asfalta 8 w Google Play, co jest też takim, no, dziwną rzeczą, że czasami można go nie zauważyć. W każdym razie po pobraniu tego ROMu przenosimy go albo do telefonu, albo na pamięć USB. Czyli w moim przypadku pendrive'a. Ja chciałem to zrobić przez pendrive'a, ponieważ G2 nie ma zbyt wiele miejsca na dysku. No i trzeba po prostu kombinować, żeby nie usuwać wszystkich aplikacji, aby wgrać jeden ROM, nie? Dlatego kupiłem specjalny kabelek, a może przejściówkę OTG, który zaczyna się na micro USB, a kończy wejściem USB. Tak jak widzicie na filmiku. Taki kabelek nie jest drogi, gdyż kosztuje... Ja kupiłem go razem z przesyłką chyba za 7 zł. Z Allegro właśnie. I uważam, że był to bardzo dobry zakup. Po prostu wkładamy w jedną część pendrive'a, a drugą część wkładamy do portu USB w telefonie. Jeżeli czegoś takiego nie macie, nie ma problemu. Tylko wtedy musicie po prostu przenieść ROM nie na pendrive'a, a do pamięci wewnętrznej telefonu. I teraz tak, ja to robię przez Filc Recovery. Najpierw zrobiłem oczywiście Nendroid backupa, żeby, jeżeli coś, przywrócić tego backupa i mieć system od nowa. Na początku oczywiście zawsze robimy Wipe Data Factory Reset. I tutaj jest taka fajna funkcja, która się nazywa, ale akurat nie widać na tym filmie, może... O, jest. Clean to install a new ROM. To jest taka fajna funkcja, która automatycznie nam czyści wszystko i przygotowuje nas do instalacji nowego ROMu. Ja już zrobiłem filmik, jak zainstalować Filc Recovery, tylko użytkownik mnie poprosił o filmik właśnie z tym ROMem, więc bez zbędnego przedłużenia staram się w pierwszej kolejności właśnie ten filmik wstawić na YouTube. OK, mamy wszystko sformatowane. Oczywiście, jeżeli macie TWRP, to robicie takie samo wipe jak przy instalacji CyanogenMod 11. Filmik znajdziecie na moim kanale. A teraz, jeżeli macie plik pamięci wewnętrznej, robimy choose zip from SD card. Jeżeli na USB tak jak ja, to from USB storage. Jeżeli jesteście zainteresowani takim kabelkiem, piszcie na adres e-mail sisharttv@gmail.com lub w komentarzach, to mogę odpowiedzieć na pytania związane właśnie z takim genialnym czymś. I teraz tak, wybieramy model naszego telefonu, w Polsce jest dostępne D802 International i wybieramy teraz aplikacje, których nie chcemy mieć. Mi niepotrzebny jest Polaris Office, gdyż ja niedawno w promocji kupiłem Quick? Nie, to był Office Suite razem z czcionkami. To chyba było za 4 zł, także promocja, myślę, fajna. Ale już jej nie ma. Ok, i teraz Aroma Installer przeprowadzi nas przez instalację całego ROMu. Nie trwa to długo. Tak samo to będzie wyglądało, jeżeli macie TWRP, jeżeli macie CWM lub jeżeli macie Filca, tak jak ja. Mówię, odcinek o tym, jak zainstalować Filca, ukaże się zaraz po tym odcinku.
a w międzyczasie możecie sobie zrobić kubek porządnej kawy, gdyż nie potrwa to krótko. Znaczy w sumie to ja sobie zrobiłem taki kubek tej kawy, a podczas instalacji ROMu wypiłem tylko połowę. O. No dobra, teraz możemy spokojnie napić się kawy, usiąść w fotelu, zrelaksować się, zapiąć pasy i lecimy dalej przez instalację. Ok, mamy napis finished, next, finish. Teraz urządzenie nam się automatycznie zrestartuje i w chwili obecnej możemy już wyjąć nasz kabelek USB OTG. No i ogólnie polecam coś takiego jak instalacja ROMu właśnie przez ten kabelek, gdyż moim zdaniem jest to najlepsza rzecz, jaka może być. Bo ani nie musimy robić miejsca na dysku w telefonie i usuwać potrzebnych rzeczy. No i ogólnie, jeżeli instalujemy dużo ROMów, jest to fajna rzecz, a nie kosztuje, tak jak mówię, dużo. Bo tam chyba bez przesyłki to było 2 zł, 3? Nie pamiętam. W każdym razie teraz pojawia nam się konfiguracja telefonu. To się nazywało chyba LG Setup Wizard. No i po prostu to już chyba dacie radę zrobić sami, gdyż takie samo coś było, kiedy dostaliśmy nowy telefon po wyjęciu go z pudełka. Kiedy już przejdziemy do końca instalacji, czyli no, nazwa telefonu, wybieramy naszą nazwę, jaką chcemy, możemy sobie wstukać, co nam się żywnie podoba. Oto jest nasz ROM i mówię, brzydki jak noc i ma te głupie czarne obwódki dookoła no, tych ikonek. Już nawet maila z YouTube dostałem, kiedy to się instalowało. Bardzo mnie to cieszy, szczerze powiem. W każdym razie właśnie te czarne obwódki znikają, jeżeli zmienimy motyw na Basic, czyli ten standardowy z LG G2. No bo ten Flex to moim zdaniem to jest jakaś piękność, nie jest nadzwyczajna, jak chociażby Android KitKat. No i to na tyle w tym odcinku. Dziękuję za jego obejrzenie oraz zapraszam do oglądania pozostałych. Cześć, do następnego odcinka.